potrzeby schroniska jak zawsze są wielkie. Najbardziej potrzebujemy domów adopcyjnych, dobrych domów adopcyjnych dla naszych podopiecznych, bo najbardziej by nas cieszyło to, kiedy schronisko byłoby puste, czyli że wszystkie zwierzaki znalazły kochający, szczęśliwy dom. Próbujemy ratować, codziennie nakarmić prawie 300 naszych zwierzaków, piesków, kotków, jako stowarzyszenie, nie tylko jako schronisko. I uśmiechamy się do naszych wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej i z okolicznych miejscowości o takie wsparcie, ponieważ zima to jest najtrudniejszy okres. Musimy jak gdyby bogatą białko, karmą karmić, więc pomóżcie nam napełnić miski. Jak widzicie, od rana zawsze działamy z czerwonymi nosami. Zapraszamy do adopcji. A też właśnie napełnimy razem miski. Wolontariuszy mamy cudownych, jak Państwo widzicie. W tej chwili za nami kojce w zasadzie są puste, a są puste dlatego, że psy są na spacerach. Niezależnie od pogody, czy jest ciepło, czy jest zimno, nasi wolontariusze przychodzą i pieski co niedzielę na spacerki wyprowadzają. Ogólnie to tych osób jest ponad 300, przy czym niektórzy przyjeżdżają bardzo regularnie, a niektórzy po prostu wtedy, kiedy mogą. Żeby zostać wolontariuszem, trzeba zostać przeszkolonym. W tej chwili robimy je wtedy, kiedy mamy możliwość, czyli kiedy jest osoba zdrowa, która może to zrobić i kiedy mamy odpowiednią pogodę, bo nie zrobimy szkolenia w zamkniętym pomieszczeniu, możemy zrobić tylko pod gołym niebem. Zapraszamy, w każdym razie widzicie Państwo, przychodzą nie tylko, nie przychodzi nie tylko młodzież, przychodzą rodziny z dziećmi. To jest bardzo dobry sposób na spędzenie wolnego czasu, na uwrażliwienie młodych ludzi i chyba też na pooddychanie świeżym powietrzem. A psy będą za to bardzo, bardzo wdzięczne. Moja koleżanka zaadoptowała psa tutaj z naszego schroniska. I postanowiłyśmy, że warto będzie zacząć tutaj przyjeżdżać, no i pomagać po prostu w taki sposób. Ja na przykład się opiekuję swoimi psami, które już mam przypisane. Wiele moich psów poszło do adopcji, niektóre niestety odeszły za tęczowy most, co było bardzo przykrym doświadczeniem, ale teraz mam pod swoją opieką 3 psy, z czego 2 są dzikie i które oswajam. U mnie zaczęło się to, były parę podejść do schroniska, za każdym razem kończyło się płaczem. Nie mogłam się przekonać do tego, żeby tutaj zostać na stałe. No ale już kilka ładnych parę lat jestem jako wolontariuszka i nie żałuję tego w żaden sposób. Uczymy luźnego chodzenia na smyczy, żeby nie ciągały swoich przyszłych właścicieli, ale także różne sztuczki, jak na przykład siat, podaj łapę, prawda? To też są takie przydatne rzeczy, które na spacerach się często przydają. Zachęcamy do przekazywania 1% właśnie na nasz azyl. Tak, 1% jest to datek od podatników, który pozwala nam tak naprawdę super funkcjonować, tak? Pozwala nam opłacać operacje, bardzo kosztowne operacje weterynaryjne, więc zachęcamy do przekazywania nam 1% podatku. Numer to jest 606967. I ja mam jeszcze taki gorący apel z racji tego, że jest zima. Zwracajcie uwagę na psy, które są waszych sąsiadów, na różnych wiejskich osadach, czy nie dzieje im się krzywda. Bo jeżeli tak, zgłaszajcie to do nas, my będziemy interweniować, żeby wszystkie psy miały chociażby ciepło i posiłek.